11. Zastal trafił ponad dwa razy więcej. I to ma oczywiście odzwierciedlenie w wyniku. Astoria trochę to nadrabia rzutami wolnymi. Wszystkie pięć trafił Nick Muszyński. W zbiórkach remis, za to w asystach. Zespołowość gości naprawdę może imponować. 9 kończących podań w ciągu 10 minut to jest wynik rewelacyjny. No i myślę, że obie drużyny mogłyby troszeczkę lepiej dbać o piłkę. Na razie o jedną stratę więcej mają gospodarze. Dzisiaj różnica przede wszystkim w jakości gry pierwszej piątki, bo z pierwszej piątki Astorii oprócz tych 9 punktów Nika Muszyńskiego tylko 2 dołożył Edi Polanko przy tym ścięciu pod kosz w ostatniej minucie tej kwarty, natomiast po stronie graczy za Stalu aż 28 z 30 punktów jest autorstwa właśnie pierwszej piątki. Jedyne 2 z ławki zdobył Szymon Wójcik. I zaczynamy drugą kwartę. Złe zagranie od Wadowskiego do Muszyńskiego, już 5 strata gospodarzy, a Bruton przyspiesza i jest faulowany i będzie miał jeszcze jeden rzut wolny. Bydgoszczanie nie dość, że faulują, to faulują w taki sposób, że rywale mają szansę na akcję 2 plus 1. Proszę sobie wyobrazić, że Zastal jeszcze się nie pomylił w rzutach za 2 punkty. 11 na 11 w tym momencie. Nieprawdopodobne. Ale to jest kolejna sytuacja, kiedy Astoria gubi piłkę w sposób dość banalny, bym powiedział. Po prostu zatrzymał kozłowanie Wadowski. Było nieporozumienie między dwoma graczami. I to od razu napędziło atak rywali. Bryce Alford, też mówił mi Oliver Willin, jest niedocenianym obrońcą. On właśnie teraz przy Wadowski. Wadowski, kolejne złe podanie. Przewiduje to Żołnierewicz i kończy z góry. Nic dziwnego, że mamy timeout dla trenera Astorii. Oliver Willi zadowolony, też bardzo motywuje swoich koszykarzy, którzy i tak, jak mówiłem na początku, mają bardzo, ale to bardzo dużo energii. Przybijają sobie piątki i mają pełne prawo, bo prowadzą już 16 punktami. A za nami tylko 10,5 minuty tego meczu. Czasem w Dąbrowie Górniczej mamy przerwę w meczu MKS-u ze Śląskiem Wrocław. Na razie wynik 53 do 44 dla mistrzów Polski. Dzisiaj jeszcze za nieco ponad pół godziny w imieniu Marcina Murasa zapraszam na starcie Startu Lublin i Sokoła Łańcut. Czy Beniaminek z Łańcuta po oddaniu Limura będzie w stanie odnieść swoje pierwsze zwycięstwo? Przekonamy się dziś wieczorem. A przypomnę, że jutro derby Trójmiasta, Arka kontra Trefli. To jest mecz telewizyjny w Polsacie Sport News o godzinie 20. A pół godziny wcześniej Legia Warszawa kontra Twarde Pierniki Tor. Polanko przeciwko Alfordowi. Wbija się pod kosz i zdobywa punkty. Będzie miał jeszcze rzut wolny. Snajper Astorii. Mało tam było miejsca na wejście w pomalowane, ale poradził sobie Edi Polanko z takim wydłużonym dwutaktem. Że widać, że obrona Zastalu jest mocno na nim skoncentrowana. Musi się mocno namęczyć, żeby być w stanie w ogóle dojść do jakiejś pozycji rzutowej. 3 punkty. Chyba jeden z najlepszych strzelców Energa Basket Ligi na ten moment. Żołnierewicz daleko od kosza pomaga Muszyński, musi wracać do Zeczewicia. Tymczasem Szymon Wójcik nieskutecznie za 3 punkty. Polanko, znowu dwóch graczy przy nim, musiał oddać tę piłkę. Ona teraz dobrze krąży po obwodzie, ale wejście Simonsa przeciwko 3 graczom w zielonych strojach. Zastal dobrze zamyka tę linię drive'ów, linię wejść pod kosz. Poza tą ucieczką Polanko i jego punktami, takich okazji Astoria za bardzo nie ma. Zeczewicz tymczasem nieskutecznie za 3 punkty. I jeszcze przechwyt Karima Brutona.
wchodzi pod kosz, ale to jest błąd kroków zdaniem arbitra. Zdziwiony Olivier Vidin, zdziwiony sam Karim Bruton. Czeski przeskok wykonał obwodowy za Stalu. I punkty nie będą zaliczone. Sebastian Kowalczyk zmienia Karima Brutona. Polanko kontra Żołnierewicz. Maga Hadzibegowicz, przerzucenie do Smitha, do narożnika, ten po zwodzie, jeszcze do Muszyńskiego i proszę zobaczyć, trzech graczy w zielonych strojach dookoła środkowego Astorii. Ten najpierw nie trafia, a potem jest zablokowany. Kutlesić po podaniu od Szymona Wójcika, ale było widać z tego ujęcia kamery, że ten rzut będzie niecelny. Za to jeszcze ma piłkę serbski rozgrywający. Zamknięta linia końcowa, Hadzibegowicz, nie tym razem. Po zbiórkach Astoria nie jest w stanie przyspieszyć. Teraz Smith do Muszyńskiego i znowu blok. Po raz kolejny Hadzibegowicz w kontrze za Stal. Punkty Kutlesicia. 13-13 za dwa punkty. Za Stal Zielona Góra. Czy Astoria będzie w stanie wybronić w tym meczu jakąś akcję za dwa? Oczywiście mówię to pół żartem, pół serio. Odpowiada Polanko spod Hadzibegowicza. To jest właśnie różnica w grze obydwu drużyn. Na razie Astoria punktuje głównie indywidualnie, po akcjach indywidualnych. W drużynie z Zielonej Góry ta piłka świetnie krąży, czy to w ataku pozycyjnym, czy w kontrach. Szymon Wójcik nie trafia, ale będzie rzut wolny. Dwa rzuty wolne nawet, bo w statystykach ten rzut nie zostanie zapisany, skoro piłka nie wpadła do kosza. Marek Popiełek zaznaczył mi też, że no nie możemy pozwolić Zastalowi się rozpędzić. Bo robią to naprawdę błyskawicznie koszykarze z Zielonej Góry i było to widać chociażby w meczu w Toruniu, kiedy Zastal wygrał z Twardymi Piernikami. To było pierwsze zwycięstwo w tym sezonie i wygrana 89-72. I tak samo było w meczu przeciwko Startowi Lublin. Jak Marek Popiołek zaznaczał, że żeby wygrać ten mecz, musimy zrobić przede wszystkim trzy rzeczy. Zatrzymać penetrację, zatrzymać kontry i uważać na dobitki, zwłaszcza braci Wójcików. To te dwa pierwsze punkty na razie na dwóje. Można ocenić koszykarzy Astorii. Nathan Kajo nieskutecznie przy wejściu pod kosz. Żołnierewicz dogrywa do Hadzibegowicza, który trafia za dwa i będzie miał jeszcze jeden rzut wolny. To jest chyba czwarta, albo nawet piąta sytuacja w tym meczu, kiedy Astoria fauluje przy rzucie, a piłka i tak wpada do kosza. 17 punktów różnicy na korzyść gości. Wszystko się sprawdza. Zastal się błyskawicznie rozpędza. I nagle się może okazać, że Astorii może być już bardzo, bardzo trudno wrócić do walki o zwycięstwo w tym meczu. Oczywiście jeszcze bardzo, bardzo dużo czasu. Marek Popiołek w zeszłym sezonie szybko zwolniony przez Hydro Track Radom, bo przede wszystkim często przegrywanych końcówkach na początku sezonu w Astorii było dość podobnie, można powiedzieć. Przegrana 4 punktami w Lublinie po dogrywce, przegrana 1 punktem ze Spójnią Stargard po rzucie równo z końcową syreną Jordana Matthewsa. Potem wygrana po dogrywce z Anvilem, no ale te ostatnie mecze już ewidentnie wszyscy rywale byli lepsi. Jak się z tego podnieść? Sędziowie nie są pewni, czyja będzie piłka. Ostatecznie będzie dla Astorii, ale tylko 3 sekundy i 6 dziesiątych na oddanie rzutu mają gospodarze. Kołodziej za 3. A to był bardzo trudny rzut. Blisko był Szymon Wójcik. 42-24. Żołnierewicz na pozycję i po zamianie krycia ma znaczną przewagę fizyczną nad Mike'iem Smithem. Hadzibegowicz odpuścił rzut za 3, jeszcze odgrywa do Kowalczyka. Trzeba rzucać. Kowalczyk o tym wie. Jeszcze do Hadzibegowicza. I to jest pierwszy niecelny rzut za 2 punkty za Stalu w tym meczu.
a dobitka Żołnierewicza nie będzie zaliczona, bo zdaniem arbitrów i stolika sędziowskiego piłka nie dotknęła obręczy, chociaż Żołnierewicz uważa, że dotknęła i pokazuje trenerowi Widinowi, żeby poprosić o challenge i żeby to sprawdzić. Oczywiście ma prawo do jednego challenge'u w meczu trener Zastalu. Niezależnie od tego, czy będzie miał rację, czy nie, ten challenge straci. No ale za chwilę przekonamy się, co orzekną sędziowie po sprawdzeniu tego na powtórce. Pokazuje na kosz Oliver Willin, sugerując, że piłka dotknęła obręczy. Nie wiem, czy to możemy sprawdzić w tym momencie. Przemysław Żołnierewicz był najbliżej tej sytuacji i wyglądał na święcie przekonanego o tym, że piłka dotknęła obręczy, ale możemy to sprawdzić i będziemy sprawdzali. A nie, nie będziemy jednak, po prostu gramy. A zatem 18 punktów przewagi za Stalu. I zaledwie, mówię to oczywiście z przymrużeniem oka, 93% skuteczność za Stalu w rzutach za dwa. Michał Pluta jest na boisku, naciskany przez Kutleszicia. Simons do Polanko. Zdaje się, nie waha przed rzutami z obwodu i fauluje go Sebastian Kowalczyk. Prosty błąd obwodowego za Stalu. Będą trzy rzuty wolne dla najlepszego strzelca gospodarzy. Najlepszy strzelec, ale tych dwóch najlepszych strzelców w historii nie imponuje skutecznością, delikatnie mówiąc, zwłaszcza selekcja rzutowa Mike'a Smitha do poprawy, bo poniżej 40% skuteczności z gry to nie jest coś, czym by się można chwalić. Polanko w sumie niewiele lepiej, 41,5%. Natomiast na linii rzutów wolnych z pewnością można na niego liczyć. To ja przepraszam za tę kątwę komentatora. Ale ma trzy rzuty Nedi Polanko. I dwa razy się myli. Krycia Smith teraz walczy o pozycję z Hadzibegowiciem. Łatwo piłka dociera do Czarnogórca i przez to są też otwarte pozycje na obwodzie. Książkowo wręcz rozegrana ta sytuacja przez Zastal. Punktuje Kutleszic. Warto zwrócić uwagę, czwarta celna trójka Zielonogórzan w dzisiejszym meczu. Teraz piłka trochę szybciej krąży po stronie Astorii. I Smith miał doskonałą pozycję z narożnika. Połowa drugiej kwarty za nami. 45-28 dla gości. Żołnierewicz faulowany przez Polanko. I to jest ostatni faul Astorii w tej kwarcie. Niekarany rzutami wolnymi. Mocno rotuje składem Oliver Widin. Żaden z graczy nie gra ciągiem dłużej niż 5 minut. Teraz Bruton 1 na 1 z Polanko. Jeszcze po obrocie trudny rzut. Piłka nawet nie miała szans, żeby wpaść do kosza. Dużo chaosu pod obręczą Astorii. Jeszcze Hadzibegowicz próbował ratować piłkę, ale napędza tym kontrę gospodarzy. 5-4 gra Astoria. Czy będzie w stanie to wykorzystać? Kompletnie nie. Bo Hadzibegowicz już wrócił pod kosz. Pluta do Simonsa. I trafia Benjamin Simons. Jego pierwsze punkty w tym meczu. Jakże potrzebne Astorii. Kowalczyk przeciwko Plucie. Wykorzystuje swoje doświadczenie Sebastian Kowalczyk. I to oznacza już rzuty wolne. Teraz Michał Pluta się zorientował, że każde przewinienie to już są rzuty wolne. Chyba chciał zasugerować, że faul był przed akcją rzutową, ale w tym przypadku kompletnie to już nie ma znaczenia. Astoria ma jeszcze do rozegrania jeden zaległy mecz trzeciej kolejki z GTK Gliwice. Ten mecz rozegra 8 grudnia.
Natomiast za tydzień, przepraszam, nie za tydzień, tylko za dwa, bo za tydzień mamy oczywiście przerwę reprezentacyjną. Za dwa tygodnie Astoria gra w Łańcucie, a potem cała seria meczów we własnej hali. Śląsk, Legia, GTK, King i Czarni. Do końca tego roku kalendarzowego, więc terminarz wyjątkowo trudny. Teraz Bruton fauluje Ediego Polanku. Zastal z kolei za dwa tygodnie gra w Gliwicach, za trzy tygodnie u siebie z Treflem Sopot, a więc powrót Żana Tabaka do Zielonej Góry. 23 listopada. No i też pamiętajmy, że drużyna z Zielonej Góry będzie w tym sezonie grała w rozgrywkach ENBL, tudzież ENBL, jak kto woli. Czyli European North Basketball League, jako jedna z pięciu polskich drużyn. Także start, Trefl, King i Stal Ostrów Wielkopolski. Jeszcze jedno przewinienie Brutona. I teraz goście też już w tej kwarcie więcej faulować nie mogą. Mocna obrona za Stalu z dala od kosza, blisko kolejnej straty gospodarze. Poślizgnął się Mike Smith, Kadzibegowicz. Nie ma punktów, ale jest gdzie trzeba Kowalczyk, za to wcześniej był faul Nathana Kejo. I po raz kolejny będziemy mieli rzuty wolne. Dużo strat popełniają gospodarze, ta jest już ósmą i co gorsza z ich perspektywy, te straty prowadzą do kontr za Stalu. Jak mówił Marek Popiołek, dzisiaj tego trzeba unikać jak ognia. Na razie się nie udaje i proszę tylko popatrzeć na wynik. Rzuty wolne nie są mocną stroną, ale na Hadzibegowicza 60% skuteczności do tej pory w tym sezonie. Trwa organizowanie tego ataku Astorii, teraz Pluta, ależ ryzykowne było to przerzucenie do Smitha. Ten po jednym koźle wcześniej trafił z prawego, a teraz z lewego narożnika. Mike Smith. Alfons teraz przerzuca piłkę do Brutona. Jest Jan Wójcik i Hadzibegowicz popełnia błąd 3 sekund. Pokazuje, że jedną nogę miał poza pomalowanym. Ale w tym przypadku to nie ma żadnego znaczenia. I mamy zmiany po obydwu stronach. Tak patrzę na statystyki punktów z kontry. 13 do 0 na korzyść zastawy. A sędziowie jeszcze coś sprawdzają. Być może to, czy ten rzut Mike'a Smitha przed momentem był rzutem za 2 czy za 3 punkty. Na razie mamy wynik 48-34 dla Zastalu, a więc ten rzut Smitha był zaliczony jako rzut zza łuku. Zastal przeważa na razie w każdym elemencie gry. Może poza rzutami za 3 punkty. Tutaj Astoria 5 na 10, więc i większa liczba celnych trójek, i lepsza skuteczność. Najwyższe prowadzenie przecież w pewnym momencie wynosiło 20 punktów na korzyść Zastalu. Było 45-25. A więc trochę się rozruszała teraz Astoria w ataku, ale też piłka zaczęła nieco szybciej krążyć. Wprawdzie podania przez parkietu były dość ryzykowne.
Zwłaszcza to zagranie od Michała Pluty do Mike'a Smitha. A jeden. Rzut Mike'a Smitha był rzutem za 2 punkty, więc będziemy mieli korektę wyniku. Powinno być 48 do 33. Jeszcze przepraszamy za te małe problemy techniczne z grafiką ekranową. Staramy się to jak najszybciej naprawić, natomiast mamy 3 minuty i 17 sekund do zakończenia pierwszej połowy. I 15 punktów przewagi gości. I możemy wrócić do gry. Dwie zasłony dla Mike'a Smitha wyprowadzone na pozycję Simons. Dzięki temu szybko składa się do rzutu. Punktów z tego nie ma. Sędziowie pozwalają grać, chociaż dużo kontaktu było przy tej walce o zbiórkę. Kowalczyk. Po zamianie krycia przed nim Nathan Kejo. Michał Pluta przy zaczewiciu. Jan Wójcik tymczasem do końca. Faulowany przez Simons. I to jest pierwsze przewinienie. Przepraszam, drugie przewinienie kapitana Astorii. Skuteczny przy drugim rzucie Jan Wójcik i piłkę ma Pluta. Oto ustawienie z Plutą i Mike'em Smithem powoduje, że zwłaszcza obronie po zamianach krycia przewaga fizyczna w zasadzie zawsze będzie po stronie Zastalu, ale teraz ładne dogranie od Pluty właśnie do Nathana Kaya. Coś się zaczyna dziać w ataku Astorii. Bydgoszczanie zmniejszają straty. No i znowu Mike Smith pod koszem przy zeczewiciu. Alford za 3 punkty. Bardzo ładnie składa się do rzutu Bryce Alford. To jest przecież jego specjalność. Chociaż jak rozmawiałem z Markiem Popiołkiem, to on też zaznaczał, że Alforda trzeba pilnować, bo wielu rzeczy, które ma w arsenale, jeszcze nie pokazał. Ale chociażby 7 asyst przed tygodniem świadczy o tym, że to nie jest tylko człowiek do rzucania punktów. Kejo na siłę popełnia błąd kroku. Minuta i 50 sekund do zakończenia pierwszej połowy. Walczyk za plecami do zeczewicia i są punkty. Aż rewelacyjnie rozegrali tę akcję zielonogórzani. Po raz kolejny szerokie rozstawienie kolegów. Dzięki temu w pasie środkowym było bardzo dużo miejsc. Simons za 2 punkty ten rzut, ale piłka nawet nie trafia w obręcz. Nie było presji czasu. Można było jeszcze spokojnie w tej akcji pograć. Nie wiem, czemu na tak szybki rzut zdecydował się Benjamin Simons. Kolejna zamiana krycia i znowu Michał Pluta musi walczyć o pozycję z zeczewiciem i to wykorzystuje Jan Wójcik. Zostawił go na moment dosłownie Aleksander Lewandowski. Nie wiem, czy Zastal nie idzie dzisiaj na jakiś rekord Energia Basket Ligi, jeśli chodzi o skuteczność w rzutach za 2. 16 na 18. Kejo trafia i do tego z faulem. Ale na jedną dobrą akcję w ataku Astoria gra 2 bardzo słabe w obronie. A w taki sposób strat na pewno nie da się zmniejszać. 19 punktów różnicy i mamy niecałą minutę do zakończenia drugiej kwarty. Stara się wykorzystać swoje warunki fizyczne Kejo. Gra siłowo, właśnie na siłę czasami trochę za bardzo, ale w tym przypadku to się Astorii opłaciło. I kompletuje akcję 2 plus 1. Nathan Kejo. Sebastian Kowalczyk ma już 6 asyst na swoim koncie. Bryce Alford 4. Astoria cały czas zamienia krycie.
I mamy kolejny błąd 3 sekund. Trzeba wyjść obiema stopami z pomalowanego, żeby móc do niego od razu wrócić, a nie tylko jedno. Smith przyspiesza. Wysokim łukiem rzut nad Zeczewiciem. Piłka trafia w ręce Alforda, który od razu zorientowany w sytuacji wiedział, ile czasu do końca kwarty, nie przyspieszał. Poczekał na swoich kolegów. Jeśli Zastal będzie grał długo, to może nawet nie zostawić Astorii szans. Już na nic w tej kwarcie. Żołnierewicz przymierzył, popatrzył na kosz, nie trafia za trzy. Zbija piłkę Kołodziej, jeszcze może oddać rzut z połowy, co też czyni i nie trafia. Michał Kołodziej, a więc 56-38. Enea Zastal BC Zielona Góra prowadzi z Enea Abramczyk Astorią Bydgoszcz po pierwszej połowie meczu siódmej kolejki Energa Basket Ligi. Statystyki sprawdzimy sobie przed startem trzeciej kwarty, ale ja teraz chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. 16 asyst drużyny Olivera Wilina. Piłka momentami krąży jak po sznurku. Z obwodu pod kosz i ze skrzydła na skrzydło. 13 punktów Żołnierewicza dla gości, 9 punktów Muszyńskiego dla gospodarzy. Słyszymy się za kilkanaście minut.